Cześć, witam was w pierwszym odcinku z serii Pokémon Mega Adventure. Prawdopodobnie jestem pierwszą osobą, która w ogóle nagrywa ten film, bo Judy chyba nigdy nie nagrywał tej tej gry właśnie. I uwierzcie mi, tej gry nie dało się ustawić na pełen ekran. Ale w sumie myślę, że z tą oprawą graficzną na ten odcinek będzie ok. Oczywiście tutaj jest prolog, podobny jak w każdej w sumie grze Pokémon. No i czas zacząć. Gra jest po angielsku, ale raczej łatwo będzie się domyślić, o co tu chodzi. Mogę tłumaczyć w sumie nieco. Niektórzy ludzie grają z Pokémonami, a niektóre walczą nimi. No i można to sobie czytać elegancko. Oczywiście jestem chłopakiem. Nazwa taka sama jak kanał, tylko że bez 97. Gameplay standardowy, nie będę grać w żaden Nuzlocke. Tak, jestem pewien. No i matka tego protagonisty woła na dół. Tylko teraz coś sprawdzę. O, jak zawsze w PC-cie jest zostawiona jedna potka. Przyda się do leczenia na początku gry. Tak, PC był sprawdzony. No i mam buty do biegania. Teraz mogę szybciej się poruszać. A tu jest Ash. Dość dużo tutaj jest w tej grze postaci ze zwykłego anime Pokémonów. To jest dość ciekawe. O, widzę, co jakiś item jest. Tu jest domasza. Zamknięte. No i taka w starym stylu jest ta gra. Na podstawie RPG Makera XP. To jest Bill. No i będę wybierał teraz Pokémona startowego. I do wyboru jest Bulbasaur, Charmander, Squirtle. No same z Kanto. To standardowo, typ ognisty. Charmancie nazwę. Mam iść po Pokédex. Tu jest. Aha. Przypadkiem to skipnąłem trochę i drugi raz A nacisnąłem. Ale trudno w sumie to. Za wiele nie zmienia. I kolejny Poison. Jeszcze trochę się rozejrzałem po okolicy, ale chyba nic ciekawego nie było. Pora na pierwszą bitwę w tej grze.
No i taktyka standardowa, spamowanie na początku gry, albo skreszem, albo taklem. Ja mam skresza. O, on ma takla. No i ostatni jego Pokémon, Pikachu. Jego atak niewiele mi robi, ale dostałem paraliżu. No i to koniec. Szósty poziom. O mój Arceusie, pokonam cię następnym razem. Ale najpierw wyleczę twoje Pokémony. O, dzięki. Gotowe. Twoje Pokebole. A nie. Aha, w sensie on mi daje Pokebole. Przyda się oczywiście. Jeszcze tylko zobaczę coś do ustawień. Muszę coś zmienić. No i pora zobaczyć, co się dzieje na tej drodze. Jest jakiś item, kolejny Pokeball. Mieszkam w Johto. Fajnie tutaj żyć. Znaczy fajnie. Ma fan po prostu z tego. Powinno być. Ma bogate tradycje ten jego region. No dobra. I spotkałem PJ'a. Sprawdzę, ile dokładnie mam tych pokeboli. 7. Powinno starczyć. Tak go złapię, dopełnienie drużyny. Później oczywiście będę innych Pokémonów używać. Bez nicknama. Przechodzimy dalej. Kolejny PJ? No nie, z nim nie mogę walczyć. Okej, wszedłem do jakiegoś lasu, odebrałem antidota i myślę, że wrócę się do tych NPC. Coś on mi dał. Kolejna potka. Kolejny połżyn. Nie jestem dzieciakiem, powiedział. Szuka ukrytego itemu. Naprawdę? Nie oszukuję cię, czy widziałeś? Czy widziałeś to? Jest. Tak, nie jestem ślepy. Okej. Okay. Z nim już gadałem. Pora na drugą bitwę trenerską. Trochę mi obniża defensywę. A ja tak samo, znaczy nie tak samo, ale po prostu ciągle skreszem atakuję. Wiadomo, te początki są dość ciężkie, ale później pewnie będzie lepiej. Wiele więcej ruchów będę miał i Pokemonów. Ale na razie tutaj nic nie dotykam, bo muszę znaleźć najbliższe Pokécentrum, czyli miejsce, tam, miejsce, w którym leczy się Pokémony.
On ma typ robacz, więc ogień będzie super efektywny. I dostałem nie wiem skąd Sensru. Okej, może. Znaczy nie będę go używać na razie. Ma trochę za wysoki level, ale. Zobaczymy. No i kolejny z typami roboczego, więc to będzie krótka bitwa. No i pięknie. Myślę, że dojdę do miasta i to już będzie koniec pierwszego odcinka. Ale będą jeszcze następne, nie martwcie się. Nie skończę tak szybko tej serii. Ale to bardziej grałem teraz to, bo stało trochę czasu do premiery FIFA 21 i trzeba mieć jakiś content do kanału. O. Tu będzie podwójna bitwa. Trochę ten PJ jest w złym stanie, ale. Ale niski poziom strasznie mają. No, całe szczęście, że. Nie zatruł mnie, bo Poison Sting to jest taki atak, który ma szansę na zatrucie. I będę dostawał obrażenia co turę. Ale i tak zwycięstwo. X-Speeda znalazłem. Bardzo rzadko używane są te X-itemy. Ja też tego prawie nie używam. Tutaj Skolipid sobie chodzi. Na razie go nie zbieram, bo. To wiadomo. O, ale spotkałem jakiegoś Pokemona teraz. Widla. Ember i dzięki za expa. Teraz walka z Camperem Jake'em. No, w sumie wszyscy trenerzy tutaj są od typu robaczego, więc trochę przyspieszę te bitwy. No, i pięknie. A to jest szósty poziom ma. Ale jak powiedział? Bad how? O, prezent od. O, Pokegear dostałem. Dziękuję bardzo, nie ma problem. Do zobaczenia. No i to też była postać z anime Pokemonów. Tutaj jest ostatni trener. Trener typu robaczego.
Tak jest, ale ma drugi typ wony, więc Ember będzie tylko raz efektywny. Ale Berna dostał. No, ja dostaję super efektywnie. Scratch już go dobija. Czy właściwie ją, ten Selskit miał płeć żeńską, ale... Ale myślę, że to już będzie miasto. Tak jest, Road 2. No i znalazłem miejsce, gdzie mogę leczyć Pokémony. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć!